Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, zagrajmy w Beholder. NASA, którego pogadamy sobie z Norą, aby ustalić przyczyny jej bezsenności. Dobra, to jest w sumie zbędem, więc przejdźmy teraz do rzeczy. Momentki, muszę sobie tylko wyłączyć wentylator. Żeby nie... Wziąłem mikrofon. Okej, powiem ci, że już dobrze. Czy u pani wszystko w porządku? Ma pani problemy ze snem? Przeszkadza? O nie, tak tylko pytam. Bardzo kiepsko sypiam. Jak tylko zamknę oczy, to od razu przychodzą mi do głowy same straszne myśli. I to koszmary. Czy stało się przyczyny? Ta pani przyczynę tych koszmarów? Niech się pani nie wypowie. Chcę pani pomóc. Nie wiem dlaczego, ale czuję, że mogę panu zaufać. Chodzi o to, że śmiertelnie boję się mojego byłego męża. Straszny człowiek. Dlaczego? Źle panią traktował? Jeśli nie kończące się wizyty u lekarza z powodu pobić można nazwać złym traktowaniem, to tak. Nie, ładnie, panie kolego! Damskim bokserom mówię nie. Więc dlaczego pani za niego wyszła? Zmusili mnie do tego moi rodzice. Za cel życia brali sobie, żeby ich córka była, że tak powiem, ustawiona. To okropne. Nie, najgorsze jest to, że za każdym razem jak trafiłam do szpitala z kolejną złamaną kością, oni brali jego stronę. Sama się o to prosiłaś, należało ci się, to twoja wina i tak dalej. Zajebiści starze, naprawdę. Kilka lat temu zebrałam się na odwagę, aż w końcu uciekłam. Wróć, kilka lat zbierałam się na odwagę, aż w końcu uciekłam, a teraz się ukrywam. Myśli pani, że on tu panią znajdzie? Jestem o tym przekonana, uważam je za swoją własność i nie znosi, gdy coś mu się odbiera. Problem w tym, że zna ludzi w Ministerstwie Migracji. Boi się, że dowie się, że tu jestem, przyjedzie tu i połamie jak lalkę. Zrobię wszystko, żeby temu zapobiec. Jest pan dobrym człowiekiem. Zoferuj pomoc. Myślę, że powinna pani dobrze wypocząć. Ma pani środek nasenny? Nie pomyślałam o tym. Spróbuję coś dla pani załatwić. Przekona się pani, że po dobrze przespanej nocy świat nabierze nowych barw. Dziękuję, nie spodziewałam się, że ktoś zaproponuje mi pomoc. Daj, nie mam akurat jakiegoś środka nasennego? Ma aspirynę i w sumie to tyle. Dobra, panie Keller, chodź pan, nie? W sumie tak, jak tak czekamy, to badajmy przy okazji mieszkanie. Może znajdziemy jakieś farby i nożyczki. Dla ziomka tutaj. Jak wiecie, za darmo. A jeszcze... Czy tu jest stołek? Tutaj nic... ciekawego. Są kredki, no ale kredek gościu nie chce. Chce farby i nożyczki. Kurde, myślę cały czas, żeby się już pozbyć trochę Aloyzego, nie? Bo jakby już z tego co widzę, to już chyba ogarnąłem wszystko, co potrzebowałem. W sensie lek dla Marty ogarnięty, ogólnie jest zdrowa, więc no, on się już chyba do niczego nam nie przyda, więc możemy się już go chyba tak normalnie na świecie pozbyć. Mamy farby. Pięknie. To jeszcze nożyczki. Jest Keller? Nie ma go jeszcze. Tutaj nic. Jeszcze tutaj zobaczmy w pokoju od Patryka. Może jakieś nożyczki się znajdą. Dobra, Kellera dalej brakuje. No i pyk! Mamy nożyczki. Za darmożkę zgarnięte. Dobra, zanim tam zapukamy. Dyrektywa. To już było. Co mamy tutaj? Środek na scenę. Do tego potrzebujemy Kellera. No wątpię, żeby ktoś tutaj będzie, to, że ktoś stąd będzie to miał. Zobaczmy tu. Na nią. Na nią mam wszystko. Na niego mam wszystko. Na nią też mam wszystko. Na tego... Tego jeszcze muszę właśnie trochę obadać. Plus mogę go tą rybę zaszantażować. Też ta ryba. I też ryba. I u niego czytanie. Jego już czytanie chyba szantażowałem, więc nie ma co... ogarniać. Dobra, to idziemy do niego w takim razie. Stuku puku. Chodź pan, mam dla pana farbki. Prosi mi pan kilka rzeczy. Byłbym wdzięczny, gdyby przyniósł mi pan nożyczki i farbę. Znalazłem do pana farbę. Mam nadzieję, że podoba się panu jej kolor.
Dziękuję, kolor mi odpowiada. Gdy skończę, znajdę jakiś sposób, żeby się panu odwdzięczyć. Przyniosłem też nożyczki. Dziękuję. Tylko mi się wydaje, czy one są jakieś dziwne? Jeśli się panu nie podobają, to mogę je zabrać. Przepraszam, wszystko z nimi w porządku. Dziękuję za pomoc. Dobra, czy jest checkpoint na to? Nie, nie ma. Ale tutaj powinien już być checkpoint, bo to jest akurat właśnie z tego, z ministerstwa pewnie. Dzień dobry, Karl. Masz dla mnie jakieś informacje? Aha, to Danton dzwoni. Nieuprotegowanego, wszystko w porządku. Grubic zawiedzenie chłopca na posyłki. Powiedzmy prawdę, że Grubic pracuje dla rządu. Wasz człowiek okazał się sabotażystą. Nie wydrukował ulotek? O nie, ulotki wydrukował, tylko treść raczej się wam nie spodoba. Gdybyście zgodnie z planem rozdali je wśród protestujących, stalibyście się pośmiewiskiem. Dobrze, że mi o tym powiedziałeś. Nie zdradzaj mu, że wszystko wiemy, musi dokończyć swoją pracę. Na twoje konto powinny wpłynąć pieniądze. No i ładnie. Dobra, czy na to był zapis? Kurwa, cef! Fuck, cef, czytałem! Dobra, i tutaj w ogóle sam ten początek. Ajajaj. Dobra, ale w sumie dla testu zobaczymy, co się stanie, jak go zaraportuję. Czy go zgarną, czy nie, bo to mnie bardziej w sumie ciekawi. Bo on niby jest człowiekiem od tych, ale czy jeśli ja go na przykład zraportuję za czytanie książek, to było z 12, 60, 52, zamieszkuję czwórkę, jest to Grubic. Dla pewności sprawdzę tylko tę dyrektywę, tak? Wysyłamy. Nie, obywatel objęty ochroną państwową, czyli dostaje karę, w cudzysłowie, karę na stówkę, tylko zakładam, że w momencie, w którym bym to wtedy wysłał, to jestem stówę stratny, a nie 2000, jak dostałem tę karę w poprzednim odcinku. Dobra, tutaj sobie wczytamy. Musimy sobie wczytać jeszcze któryś z tych, z tego stażysty, musimy sobie wczytać któryś, zobaczyć przy którym dniu jest końcówka gry. Farba i nożyczki. Teraz szybko to trzeba nadrobić. Farba była chyba tutaj. Nożyczki były przy szafie, to pamiętam. To były farby. Super, teraz co, wszystko się zroszatowało? Okay, tu mamy farby. A nie, czekaj, przecież tu były farby. Dobra, nie, okej. Okay, nie było roszat, po prostu złomowcy w grę. Ale tu były nożyczki, co nie? Tak jest. Zabieramy w takim razie. A, bo dobra, dajmy się gościowi wyspać. Czasu i tak mamy dużo. No, przyspieszę. Czołem. No dobra, tego już nie będę jeszcze raz gadał. Dajemy co trzeba. Proszę bardzo. Quest zakończony i lecimy teraz tutaj do Dantona. To też przeklikamy, bo już też znamy te treści. Telefon prywatny. Proszę bardzo, przeklikane. No i teraz czekamy na Kellera, ewentualnie z tą bezsennością. No, mogę ewentualnie poszantażować teraz. Proszę, wyprowadził się. Zwalnimy sobie remoncik od razu. Czy mogę tu kogoś tu zasiedlić? Jeszcze nie. No to trudno, będzie tak stało niezasiedlone. Kurde, na niego miałem chyba tę rybę jeszcze. Lipa. Dobra, tego nie mogę. To mogę o rybę zaszantażować. Szantaż. I ryba to jest, która dyrektywa? To jest... Tutaj, 6048 z 8. 6048. Mieszka pod piątką chyba ta konkretna. To jest ta Rowena. Tak? Tak. Rowena mieszka pod piątką. Cyk, szantażek. Na niego nie mam. Na nią też nie mam. Na Loisego mam tylko dwa dowody, żeby się go pozbyć ewentualnie. Na nią też. No i właśnie na niego miałem, kurde, właśnie tę rybę. Ale niestety się troszkę nie udało. O, jest Nathan.
Zobaczmy, czy ma akurat właśnie to, co mnie interesuje, czyli środek nasenny. Zobaczmy. Rum, koszula, buty, album, wino. Kolejna aspiryna. Miskacz. No. O dziwo, nie ma. Ale ma farbę za 180. Serio, nie masz, stary? Sądziłem, że... O, a czekaj. Nie ma, okej, okay, środek nasenny. 402. No ale przy 20 tysiącach to jest pikuś. Dobra, widzę, że jeszcze jej nie ma. Ta już tysiaka zostawiła. Ten jest u siebie. Szpaka się mogę... Nie, na szpaka mogę się już pozbyć, myślę, tak autentycznie, tak na amen. Się go, myślę, mogę pozbyć. A czy tutaj jest? Nie, nie ma jej, tak więc bueno. Otwieramy drzwi w takim razie. Ale że nikt nie widzi nic podejrzanego w czterech czujkach dymu, to jest tam aż w szoku. Dobra, i teraz... kurde, nie pamiętam, po co ją szantażowałem. Dobra, na pewno o rybę jej nie szantażowałem, więc... Pyk, zabieramy. Mam równe 300 punktów, no ale nie mam na co tego wydawać. O, ale proszę bardzo, jest Dora, więc zakończymy questa. Proszę bardzo. Znalazłem na pani środek nasenny, powinien pani pomóc. Jak to miło z pana strony. Dbanie o lokatorów to moja praca. No i co, 250 autorytetu. No i to był quest jedyny, jaki miałem, więc niestety teraz mam problem, bo po pierwsze nie mam zapisu. Po drugie, nie mam czego robić, to nie trochę. Albert Myjnik, szuka mieszkania przy ulicy Kruśnice, dobrze płaci, planuje dłuższy pobyt bez zbędnych pytań. Okej, okay. Zapraszam. Dobra, szantażyk. Tutaj ryba. Oho, co się dzieje? Trójką. Ktoś stratowany leży. Nie gada, że to jest żo... No nie! Co? Czemu? Czemu żona nie żyje? No chyba se jaja robicie! No chyba se stroicie żarty! Czemu żona nie żyje? O boj, czyli z tego wynika chyba, że będę musiał okłamać Dantona. Bo to jest na bak konsekwencja tego, że powiedziałem, że Grubic jest agentem rządu. Jest agentem rządu. Grubic pewnie umiera, tu się dzieje jeden wielki syf, chaos, rozpierdol, a oni po prostu lecą wtedy jak bydło przez tłum, ona umiera. Bo to jest oczywiście to, ona nie może najpierw wyjść, a potem to bydło musi przebiec. Nie, ona wychodzi i to bydło leci razem z nią. Dobra, czyli... Kniw jest taki, żeby kupić to, zgarnąć rzeczy i muszę okłamać Dantona. Tylko pytanie, jak konkretnie, bo w sumie właśnie, czy po prostu powiedzieć mu, że nic nie wiemy o tym, że pracuje dla rządu, czy wybrać tę trzecią opcję, bo tam były trzy opcje. Jedno to powiedzieć prawdę, drugie to go okłamać i trzecie jakieś chyba takie półkłamstwo, półprawda było, że dobrze widziałem. Ale zobaczymy, czy dobrze myślę. Jeszcze tak a propos, mam go obadanego tutaj? Nie mam, czyli muszę to jeszcze, muszę poczekać lepiej, aż on stąd pójdzie. Żeby to jeszcze raz przeszukać. Okej. Okay. Wchodzi. Otworzę drzwi. Dobra, te trzy były już przeszukane, to idziemy od razu do tych nowych. Pierdoły. Gdzieś tu były właśnie rzeczy te nowe.
statku na przykład. I tak dalej, i tak dalej. Jedna wiadomość, ale to już mi niepotrzebne. Reprodukcje. Mówisz takie piękne. Lubice można, nie? Okej, tutaj też pierdoły. I zostało jeszcze ponownie to do badania. Czy akurat Grubic wróci? Nie, ale mamy tenis. A nie, czekaj, to jeszcze nie wszystko. Bo miałem 6 rzeczy, teraz mam tylko 4. Czy jeszcze tutaj coś musiałem pominąć? Jednak nie. Co, tutaj coś zostawię? Czy... Nie, to badałem chyba, nie? No tak, to badałem. Czyli dobra, jednak muszę przelecieć wszystko jeszcze raz. Bo 2 rzeczy mi brakuje. Miałem 6 u niego. Pusto. Tutaj ta ryba na sprzedaż. No to nie wiem. Raz, dwa, trzy, cztery. I to wszystko, jeśli chodzi o mieszkanie. No to nie wiem. Kurde, coś mi jeszcze umyka, tylko teraz nie wiem, kurde, co. Dobra, uszanowanko. Pohandlujmy. Samo od razu przejedziemy. Wybieramy to. Stuku, puku. Zgrubic akurat. Przełem. Proszę bardzo, pani środek nasenny. Dobra, do Grubica mogę iść, bo jeszcze zanim on pójdzie, to zdążę go i zaszantażować, i sprofilować. Tylko muszę najpierw go zaszantażować, a potem sprofilować, żeby mieć właśnie jeszcze szansę, żeby go już sprofilować, bo jak go od razu go sprofiluję, to nie znaczy, żeby go zaszantażować. Dobra, lecimy. Grubic, szantaż, ryba. Zrobiliście dyrektywę z tego dnia. W tym numerze mieszkacie czwórką. Macie na imię tak, płać. I teraz profilujemy. 1, 2, 3, 4. No i brakuje mi jakichś 2, tylko nie wiem czego. Co ja tam wcześniej znalazłem? Gdzie? Grubic, Luka, mieszka sam, zawodowy jest taki. No nie wiem, co ja tam znalazłem gdzie wcześniej. Na pewno nie gadałem z nim o niczym. No dobra. Wiesz, taką prywatną rozmowę. Zrobił za nią chłopaka na posyłki. Wszystko w porządku. Dobra, wymieniającą odpowiedź dajmy, czyli to. Wiem, jak ci poprawić humor. W ramach zadań uczynienia prześlemy na twoje konto niewielką sumę. 500. Okej. Okay. Dobra, czyli jednak nie. Albo mówi mu prawdę, że gościu pracuje dla rządu, albo mu go okłamuje. Znaczy wróć, po prostu nie mówi mu, że pracuje dla rządu, bo w sumie to niekoniecznie jest kłamstwo. Po prostu mówię, że u niego wszystko w porządku. Dobra, idźmy w to. To bardzo dobra informacja. Nadchodzi bardzo ważny dzień. Dzisiaj Anton opuści twój dom. Nie przegap jutrzejszej gazety. I zobaczmy, czy to właśnie zagwarantuje mi to, co chcę, aby się stało, czyli bezpieczeństwo żony, która jest aktualnie tam. Anton się wyprowadza. Super, jednak nie zaszantażował. Nie, wróć, nie zaszantażował. Jednak nie zostawił kajsu. No dobra, trudno się mówi. Dobra, spokojmy. Zagadajmy. Przeklikajmy. Dobra, mamy kolejny zapis. Szybki profil jeszcze na naszą koleżankę. Troszkę tam hajsu wpadnie. Choć niewiele. Ale lepszy ryc niż nic, prawda? Profil, ofiara przemocy. Nauczycielka muzyki. Kobieta, mieszka sama, mieszka pod jedynką. Na imię ma tak. Zasięgnik nie zajarzyło, że mieszka samotnie. XD. Tutaj nic, tutaj nic, tutaj nic. Tutaj też szantaż i tutaj nic. Dobra, no to jeszcze tutaj szantaż. Z 8. Taki numer. Ta mieszka pod 5. Jest to Rowena. Wyślij. Ok, teraz muszę poczekać na Kellera. Ale tak, proszę bardzo, miałem rację.
Miałem rację. To, że powiedziałem o tym, że Anton pracuje dla rządu, właśnie spowodowało to, że się te bydło się tutaj zleciało. No i proszę bardzo, i teraz rządka ma do nas questa. Dziwna wiadomość. Znalazłem dziwną wiadomość od ciebie, kochanie. Zadzwoń pod numer 893578. Dziękuję, kochanie. Nie ma za co. Oby coś się nie zjebało teraz. Zobaczmy, wybierz numer. Anton, co się stało? Mam kłopoty. Ci przeklęci tranie z Nowego Jutra chcą mnie dopaść. Dlaczego? Przecież jest pan tylko technikiem w drukarni. Nie pora na żarty. Dobrze pan wie, że pracuje dla rządu i nie powiedział pan o tym Dantonowi. Albo nie miał pan o tym pojęcia, choć pan powinien, bo to pana praca. W każdym razie, musi mi pan pomóc. Jak? Niech mnie pan ukryje, najlepiej w swoim mieszkaniu. Nikomu nie przyjdzie do głowy, że mógłbym tam wrócić. W końcu nie jestem przecież taki głupi. W zamian obiecuję panu porządną zapłatę. Udało mi się sabotować strajk. Zarnie zlecone przez ministerstwo kontrreakcji zostało wykonane w 100%. Zostanie pan hojnie wynagrodzony za swoją pomoc. Dobra, pomóżmy. W porządku, może pan zatrzymać się w moim biurze. Mam nadzieję, że nie potrwa to długo. Potrzebuję tylko kilku dni, a później ktoś po mnie przyjedzie. No i dobra. Mamy to. Tylko kurde, jakim cudem on tą wiadomość przesłał? Proszę bardzo, jest Grubic. Wynajmujemy ponownie. No i ładnie. Wszystko ładnie, pięknie. Żonka żyje przede wszystkim. Stary, coś to odwalił, gościu. Coś to odwalił. Czy ty chciałeś mojej córce proponować piwo? Ze mną możesz na piwo, ale nie z moją córką, która ma chyba 5 lat, jeśli dobrze pamiętam. Masz pan broń może? Gnacik może? Masz gnat za 6000. Dobra, może być. Okej. Okay. Ty, ej, w sumie to nawet jest dobra opcja, żeby kolejną opcję do szantażu mieć. No ale dobra. Czy ja chcę? No tak średnio. Ale właśnie to jest to, że jak już szantażować kogoś, to najlepiej szantażować jak jest co najmniej dwie osoby, bo to wtedy tak każdą osobę mamy po jednej takiej akcji, czyli mamy cyk razy dwa, nie? Dobra, zagadajmy do niej, tylko niech tu podejdzie bliżej. Proszę bardzo, teraz chcę z nami gadać. Co z moją prośbą? Przyniosłem pani Gnata. Dziękuję. Obiecuję, że będę obchodziła się z nim ostrożnie. Nie mam pojęcia, nie ma pan pojęcia, ile dla mnie znaczy. Ryzykował pan swoją reputacją. Reputacją? Ryzykowałem życiem, nie reputacją. Proszę to przyjąć. Dzięki panu w końcu czuję się bezpieczna. No to mi tysiaka i 700 autorytetu. Można, można. Dobra. Tutaj lokator sprawił pytanie. Jest to ogarnięte. No i ręce. Tutaj Gwena i Małgorzata. Dobra, no to w takim razie czas kurde poczekać. Zobaczyć, co się stanie. Fajnie by był minik się z mieszkania gdzieś wytegował. Oho! Danton przyszedł! Oj! Oby to kurde nie było, wiecie, w nas wymierzone. Zobaczymy. Robotnicy w kopalni numer 17 zebrali się na spotkanie dotyczącym poprawy warunków pracy. Ustalili, że zmiany nie są konieczne i przeprowadzili zapisy na wczasy pracownicze. Miejscowe ośrodki wypoczynkowe oferują wiele atrakcji, w tym wycieczki do muzeum, podziwianie pomników ku czci wielkiego wodza i patriotyczne seminaria. Głos prawdy. Takie wczasy są gorsze niż praca. Robotnicy zorganizowali protest przeciwko tragicznym warunkom pracy w kopalniach. I tym razem Karl nie miał nic do powiedzenia na ten temat. Jak tam myjnik? Kurde, akurat wyszedł z mieszkania. Dobra, to Danton se poczeka. Ja chcę obadać tę czwóreczkę. Tego nowego lokatu. Nie! Nie pukaj tylko. O! Ty, czekaj. A, patrzcie, dobrze, kurde, że poczekałem. Bruno Noel. O, proszę, przychodzi do niej. Dobra, Danton, co chcesz? Dzień dobry, Karl. Z pewnością czytałeś gazety i wiesz, co się stało. Sytuacja wymknęła się spod kontroli. Niestety zdrajca Grubic uciekł. Dobrze zapłacimy za jego głowę. Masz może jakieś informacje o Grubicu?
Jest w mojej suterenie, prosił o schronienie. Jeszcze zrymowane. Nie wiem, gdzie jest. Nie wiem, gdzie jest. Wielka szkoda. Powrót do miejsca, w którym się mieszkało, to bardzo sprytny plan. Poza mną, nikomu z naszych towarzyszy nie przyszło do głowy, żeby sprawdzić twój budynek. Wierzę ci, Karl. Do zobaczenia. Dobra, na razie. Okej, okay, a chyba teraz myśli o tym, żeby go zarąbać. Ale ja pierdolę. Się teraz mogło naprawdę źle skończyć. Dobra, odbierzmy. Kurde, ten jak do niej idzie! Oby tylko nie zabił we śnie. Połączenie alarmowe z ministerstwa. To ministerstwo porządku. Towarzyszów Karl, postąpiliście słusznie, zapewniając schronienie towarzyszowi Grubicowi. Jego działania doprowadziły do fiaska ogromnego strajku robotniczego. Anton Grubic to bohater, który pomógł zapobiec rozlewowi krwi. Odbierzemy go za kilka dni. Ojczyzna wam za to podziękuje. Postarajcie się go ukryć. No już to, kurna, zrobiłem. Ej, czemu policja przyjechała? O! Co jest? Ej, wait a minute. Co tu się dzieje? Wygląda na surowego człowieka. O! O! I co, zastrzeli go? Ty headshot w ogóle poszedł, zanim w ogóle broń wyciągnęła. Dwa heady mu chyba strzeliła. To niestety, kurde, koleżanka do ciupy idzie. Zakuta i naraziło. Tutaj trup stwierdzony i tyle. Żyjecie w najwspanialszym... Co jest? Co to było? W kraju na świecie mieszkańcy innych państw wam zazdroszczą. Każdy z was otrzymuje wszystko, czego trzeba, by wieść szczęśliwe i beztroskie życie. Mydło, cukier, chleb i dyplomy uznania. Nie zapomnijcie jednak, że wróg nie śpi. Na szczęście nasz wielki wódz odpiera zdradzieckie fale terroru wymierzone w nasz wspaniały kraj. Mimo to musicie być czujni. Miejcie oczy szeroko otwarte. Wyszukujcie sabotażystów i zgłaszajcie każdy przypadek złamania prawa. Nie pozwólmy, by wrogi imperializm przyćmił nasz trud. Aby odeprzeć wrogie ataki i obronić nasze prawo do życia, podążymy własną drogą i udowodnimy, że partia i naród to jedno. Nasz wielki wódz to umysł, honor i sumienie państwa. Cześć i chwała mądremu wodzowi! Żyjecie w najwspanialszym kraju na świecie. Mieszkańcy innych państw wam zazdroszczą. Mogę to wyłączyć? Dziękuję. Zjebałoby mnie chyba, jakbym to słyszał tak 2-4 na 7. Nie będzie audy przez jakiś czas, no ale trudno. Nie będę tego słuchał przecież przez tego. Ja się aż boję to dać na full, nie? Jakby to było 100%. Kucharska, duży szlafrok. Kurde, miałem okazję, żeby tutaj... Aha! Pierwszy! Uff, dobra. Ale ten ma dużo przedmiotów nielegalnych. Przydałoby się je ogarnąć. Głos państwa. Już dzisiaj na ulicach Helmer pojawią się mobilne jednostki propagandowe. Każda z nich będzie bezustannie transmitowała patriotyczne audycje. Dzięki temu wszyscy obywatele otrzymają dostęp do najnowszych informacji i z godnością oprą się wrogiej propagandzie. Każdy normalny człowiek chce po pracy spędzić czas z rodziną, poczytać książki lub obejrzeć telewizję. Niestety rządowe szczekaczki dżygające propagandę to na to nie pozwalają. To się widzę od Diravelo uczył. Ravelo w taki sam sposób, kurde, odwala akcję. Tutaj wszystko, co miała ona przy sobie. No, spoko fanty, coś będą warte. To szybki handel. Czyli sprzedajemy wszystkie pierdoły i podwójne rzeczy, które są... Podwójne rzeczy, które są nielegalne. Nowa wiadomość, okej. Okay. Wrzutka na szczury. No, to się może przydać, myślę.
Jeśli dobrze pamiętam, to była jedna taka sytuacja, że jakiegoś generała trzeba otruć. To się może przydać na później. Ta gazeta za 2 dolce, no nie wierzę. Dla mnie taka gazeta jest trochę bezwartościowa. Dobra, to muszę u niego zamontować, jak tego pójdzie. Ryba za... Co? Ryba kosztuje 10, u niego za 10? Dawaj, za ile? Sprzedaję za 10. O! Okej, kupuję za 30, no to w sumie to aż tak nie aż tak dużo. Dobra, krawaciki mogę 2 sprzedać. Tutaj to niech zostanie. Tu 1500 za to. Dobra, w sumie mogę jedno sprzedać, bo sobie od tamtego wyciągnę. Jedno sobie też mogę sprzedać. Aspirin na razie niech zostanie. Dobra, i pyk! Proszę bardzo, kolejny dowód na ziomeczka. Widzę, że też się rozwija to menu. Okej. Okay. Ty kurde, tu mi ktoś dzwoni, tego nie słyszę właśnie przez to, że mam wyłączone. Co jest tutaj? To już było. A tu jest telegram nowy. Dudora Noel. Więzienie jest mi lepiej niż z moim mężem. Jestem szczęśliwa i nigdy nie zapomnę, jak bardzo mi pan pomógł. Zanim moje konto zostało zawieszone, przesłałam panu wszystkie swoje oszczędności. Jest pan dobrym człowiekiem. Niech pan nie bije żony. Nie zamierzam. Ani w grze, ani w realu. Jak się dorobię kiedyś żony. To nie zamierzam jej tłuc. Nigdy. Jak dla mnie, ktokolwiek jest damskim bokserem, de facto nie zasługuje nawet, aby po pierwsze mieć żonę, po drugie mieć dziewczynę, po trzecie, żeby żyć. Prywatna jeszcze rozmowa. Okej. Okay. Dzień dobry, Karl. Tu Danton. Nasza organizacja znowu potrzebuje twojej pomocy. O co chodzi tym razem? Z pewnością zauważyłeś, że przed twoim budynkiem stoi wóz propagandowy. No trochę ciężko go nie zauważyć i nie słyszeć, kiedy mam włączone dźwięki. Trudno nie zauważyć, nadzauważyć. Nadaje całymi dniami i nocami. Lokatorzy nie mogą przy tym jazgocie zmrużyć oka. Brak snu to akurat najmniejszy problem. Najgorsza jest treść, która sączy się z głośników prosto do uszu i umysłów obywateli. Na szczęście mamy plan, dzięki któremu wykorzystamy tę sytuację na naszą korzyść. Ale nie będę musiał nikogo zabijać. Oczywiście, że nie. Co na ty na to? Nie, wróć, no co ty? Chcemy wykorzystać ten cud techniki do rozpowszechnienia naszych haseł. Jak? Wystarczy, że zmienisz częstotliwość, na której działa mobilna jednostka propagandowa. Częstotliwość 101,9. To piracka stacja radiowa? Jesteś bardzo bystry, Karl. Wspomniałem już, że ta praca jest bardzo dobrze płatna. I jak tylko z głośników upłynie nasz program, pieniądze wpłyną na twoje konto. Okej, zgódźmy się. A niech tam, zrobię to. To nie powinno być trudne. Dziękuję, Karl. Nowe jutro będziesz niezgodnie wdzięczny. Mam 2 dni, żeby to zrobić, ale mam dzięki temu też questa. Dobra, ale jeszcze mam połączenie z ministerstwa, które jednak lepiej odebrać. Odbierz telefon od ministerstwa. Tu ministerstwo porządku. Dzień dobry, towarzyszu Karl. Do miasta przyjeżdża słynny generał... A propos. Generał Aral Johnson. Pomimo, iż Johnson od dawna przebywa na zasłużonej emeryturze, zgodził się wygłosić serię wykładów na uniwersytecie. Zorganizowaliśmy też na stadionie jego przemowę do dzieci w wieku szkolnym, by podnieść w nich patriotycznego ducha. Towarzyszu, macie jak najszybciej zapewnić generałowi Aralowi mieszkanie w waszym domu. Oczywiście. Coś jeszcze? Biorąc pod uwagę zasługi generała, państwo z radością pokryje jego wszystkie wydatki. Jako urzędnik państwowy macie obowiązek zapewnić Johnsonowi wszystko, czego będzie potrzebował. Wypełnijcie jego każdą prośbę z szacunku dla jego zasług. Ale... Żadnych ale, towarzyszu. Ministerstwo zwróci wam pieniądze po wyjeździe generała. Wykonać! Okej, okay, dobra, i zaliczone. Chwała wojennemu bohaterowi. Okej, czyli remontujemy mieszkanko. Kurde, mam... Wow! Ile ono mi przelała? 10 tysięcy? Aral Johnson, propagandysta, 40 lat. Potrzebuje mieszkania na czas trwania cyklu agitacyjnych wykładów. No to proszę bardzo. Jeszcze ładnie okamerowane całe to mieszkanie jest. Dobra, z ciekawości, jak ustawię na 1, to będzie się dało grać? Dobra, powiedzmy, że jest okej. Okay. Dodajmy jeszcze z tym gościem. Przedstaw się. Jestem Karl, zarządca budynku. Co tu się dzieje? Jest za Chymerkowicza, to jest mobilna jednostka propagandowa. Zgodnie z harmonogramem będziemy tu przez 4 dni. Miłej zabawy, panie Stein. 4 dni? Jak działa ta maszyna? Nie męczy was słuchanie tego. Może się dogadamy już do następnego miejsca na waszym harmonogramie. A nie dało się tego trochę ściszyć? Nie da się. Można za to podgłośnić. Ani mi się waż.
Nie męczy was słuchanie tego? Dali nam zateczki do uszu i syrop na ból głowy. I najchętniej zatrudniają głuchych. Ja niestety nie jestem głuchy. Jak działa ta maszyna? Prosto. To właściwie takie wielkie ruchome radio. Wystarczy ustawić na panelu częstotliwość i jeszcze kilka opcji, o których nie musi pan wiedzieć. Może się dogadamy i ruszycie teraz na tego miejsca na waszym harmonogramie? Nie, to by było zaniedbywanie obowiązków. Zostajemy na równo 4 dni. Poproś, aby odjechał za $500. Ja wątpię, że to zadziała. Ale jolo, zapis mam w razie czego. Wyobraźmy sobie, że Ministerstwo Rozwoju dokonało przełomu i opracowało sposób na przyspieszenie czasu. Jedno naciśnięcie guzika i już pora, żebyście jechali dalej. W porządku. Przykro mi, ale klucze do mobilnej jednostki propagandowej nie pojawiły się w mojej kieszeni. Pański magiczny guzik nie działa. A klucze dostanę zgodnie z harmonogramem. A pieniądze? Przydadzą się, dziękuję. No co za chuj? Ale żeby nie czuć się panu szukany, to życzę panu dużo szczęścia, zdrowia i pomyślności. Ty łajzo! Ośmielę się zauważyć, że już niedługo będziemy świętować urodziny naszego wielkiego wodza i do nastania tego wspaniałego dnia będzie trwał rok bez przekleństw ogłoszony przez Ministerstwo do Spraw Poprawności Językowej. Więc proszę uważać na słownictwo. Za przeklinanie przed 21 grudnia można dostać mandat. No co za gnój. Pogadaj o samochodzie. Ten samochód. No z nim. Dowiedz się, jak samodzielnie zmienić ustawienia za 500 autorytetu. Poproś o zmianę ustawienia za 5000. No i olo, mam kasę. Odpowiadam za to, żeby samochód znalazł się w odpowiednim miejscu zgodnie z rozpiską. Za jego bezpieczeństwo odpowiada pan, a za nadawanie Ministerstwo Czystej Myśli. Moja pomoc będzie pana kosztowała. Zmień częstotliwość nadawania. W porządku, zrobi się. Na jaką? 101,9. Dobra, w razie wołam checkpointa, więc mogę to zawsze cofnąć, jak coś się spierdoli. Dobra, aż specjalnie podgłośnie do, nie wiem, do 6. Trwa wojna! Nasz kraj otoczyli najeźdźcy, a wielki wódz zajmuje się wyłącznie szukaniem zdrajców pośród własnych obywateli w obawie przed utratą władzy. Państwo karmi nas kłamliwą propagandą. Twierdzi, że ojczyzna jest w niebezpieczeństwie. Partyjne środki przekazu wzywają rolników i robotników do szukania szpiegów wśród własnych rodzin. Najwyższa pora powiedzieć nie tym opresjom. Setki tysięcy robotników odpowiedziało na nasz apel i wsparło rewolucję oraz nowe jutro. Nasz kraj jest w gruzach, a jego obywatele głodują. Wzywamy wszystkich. Okej, czy... No, nie jest taka informacja. Myślałem, że mogę szybko powiedzieć, że się coś zjebało i kurde, jest nie taka częstotliwość, no ale nie. Bierzmy wszystkie siły, aby pokonać prawdziwego wroga. Zbrodniczy reżim tak zwanego Wielkiego Wodza. Dołączcie do nowego jutra. Niech głos prawdy rozbrzmi w każdym zakątku naszej ojczyzny. Obywatele, trwa wojna. Nasz kraj otoczyli najeźdźcy. A wielki wódz zajmuje się wyłącznie szukaniem zdrajców pośród własnych obywateli w obawie przed utratą władzy. Państwo karmi nas kłamliwą propagandą. Twierdzi, że ojczyzna jest w niebezpieczeństwie. Partyjne środki przekazu wzywają rolników i robotników do szukania szpiegów wśród własnych rodzin. Najwyższa pora powiedzieć nie tym opresjom. Setki tysięcy robotników odpowiedziało na nasz apel i wsparło rewolucję oraz nowe jutro. Nasz kraj jest w gruzach, a jego obywatele głodują. Wzywamy wszystkich. Wytężmy wszystkie siły, aby pokonać prawdziwego wroga. Zbrodniczy reżim tak zwanego Wielkiego Wodza. Dołączcie do nowego jutra. Niech głos prawdy rozbrzmi w każdym zakątku naszej ojczyzny. Obywatele, trwa wojna. Nasz kraj otoczyli najeźdźcy. A wielki wódz zajmuje się wyłącznie szukaniem zdrajców pośród własnych obywateli w obawie przed utratą władzy. Państwo karmi nas kłamliwą propagandą. Twierdzi, że ojczyzna jest w niebezpieczeństwie. Partyjne środki przekazu wzywają rolników i robotników do szukania szpiegów wśród własnych rodzin. Najwyższa pora powiedzieć nie tym opresjom. Setki tysięcy robotników odpowiedziało na nasz apel i wsparło rewolucję oraz nowe jutro. Nasz kraj jest w gruzach, a jego obywatele... Od ministerstwa, tak czekałem właśnie, kiedy coś się zadzieje.
To Ministerstwo Porządku. Co tam się u was wyprawia, towarzyszu Karl? Mobilna jednostka propagandy została zaatakowana przed waszym budynkiem. Technik przepadł, a z głośników płynie antyrządowa propaganda. Waszym głównym zadaniem jest utrzymanie porządku. Zostajecie ukarani grzywną. Ile? 3000. Piku. Wiesz telefon? Co? Co? Czy co? Kurde, widziałem, to było ostatnie zadanie chyba? Tu Ministerstwo Porządku. Dzień dobry, towarzyszu Karl. Musicie jak najszybciej znaleźć mieszkanie dla Ingi Birkenfeld, słynnej naukowiec. Wykonać! Boga, zbrodniczy reżim tak zwanego wielkiego wodza. Dołączcie do nowego jutra. Niech głos prawdy rozbrzmi w każdym zakątku naszej ojczyzny. Obywatele, trwa wojna. Nasz kraj otoczyli najeźdźcy. A wielki wódz zajmuje się wyłącznie szukaniem strajku. Jest! Wreszcie to wyłączyli. Dobra, dobrze wybrałem? Tak. To zgarnijcie jego przy okazji. Opłata za kawiar zamówione przez generała. Dobra, 500. Daj mieszkanie babce. Spoko. Dobra, zabierać typa przy okazji. Ma wiadomość. Raport wysłany, podejrzany, aresztowany. Pięknie. I jeszcze tutaj. Słuszna droga, zdajemy sobie sprawę ze skarg obywateli na funkcjonowanie systemu transportu publicznego. Do sytuacji odniósł się przedstawiciel Ministerstwa Transportu. Publiczny transport to jeden z najważniejszych czynników wpływających na wydajność pracy, a wydajność wszystkich pracowników ministerstw jest zadowalająca. Wspomniał też, że bezpodstawne skargi marnują cenny czas urzędników i w przyszłości będą traktowane na równi z sabotażem. Powszechnie wiadomo, że administracja państwowa jest przepełniona zbędnymi urzędnikami, którzy zamiast poprawiać wydajność biurokracji, uniemożliwiają jej sprawne działanie. Poza tym miejskie autobusy mają już kilkadziesiąt lat, a ich kierowcy od dawna nie otrzymują żadnych podwyżek. Nie da się dojechać do celu na czas zdezelowanym autobusem kierowanym przez staruszka omdlewającego z głodu. Biedactwa, dam jutro kierowcy szarlotkę babci. Jak masz okazję? Czemu nie? Dobra, biegnij, biegnij. Gadajmy. Odbierz prywatną rozmowę. Karl, tu znowu Danton? Otrzymaliśmy informację, że w tym budynku mieszka Aral Johnson. Tak, to emerytowany generał. Zdaje się, że będzie wygłaszał jakieś wykłady na uniwersytecie. Słyszałem też, że ma przemówić na stadionie. Jeśli się nie mylę, to wszystko to tylko przykrywka. Ten człowiek może być generałem specjalizującym się w tłumieniu pokojowych protestów. W naszych kręgach nazywamy go rzeźnikiem z Aglą. 2 lata temu dosłownie utopił to miasto we krwi. Ponad 600 zabitych i kilka tysięcy poważnie rannych. Aglą zawsze było niewielkim miastem, ale po tej operacji właściwie przestało istnieć. Zamknięto główny zakład pracy, fabrykę zegarów. Aglą zmieniło się w miasto duchów. I to nie jest wcale odosobniony przypadek. Niech zgadnę. Chcecie, żebym znalazł dowód potwierdzający wasze przypuszczenia? Zgadza się. Jedną z akcji, którą dowodził rzeźnik, była operacja Tukan. Dostał za nią nagrodę. Co to za operacja? Prawdziwa rzeź. 400 żółtodziołów przeciwko batalionowi czołgów. Najpierw odebrano im rozum, a potem przyszłość. Zrobili z nich mięso armatnie i przepuścili przez maszynkę do mielenia. Wybacz, trudno mi opanować emocje. Zginął tam mój bratanek. Wyrazy współczucia. Znajdź dowód, że brał udział w tej operacji. Zadzwoń do mnie, jeśli okaże się, że to on. Dziękuję, mam questa, także jestem zadowolony. Dzięki temu dostałem zapis, a co za tym idzie... Ogarniemy sobie też przy okazji mieszkanko. Chociaż sobie mieszkanie mogę sprawdzić poza nagraniem. Chociaż dobra, nie, na nagraniu sprawdzimy to mieszkanie. Ale poza nagraniem sobie poszantażuję sobie ziombli. Bierzemy wszystko. Tylko tutaj jeszcze właśnie przejdę się do Kellera i posprzedajemy bibeloty. I tyle. Nowy rachunek. Opłata za trunki zamówione przez generała. Dobra, płacimy tysiąc. Już 1500 mnie gościu kosztował, nie? No ale... Dobra, chociaż... Dobra, nie, bo jak tak będę przeciągał za chwilę, zamiast tego półtora godziny materiał, a już w sumie tak jest sporo do wycięcia przez to... Tych w sumie właśnie przez to, że... Dobra, nie. Bo potem nie będę miał co robić. My widzimy się w kolejnym materiale, w którym... To sobie zapauzuję, czas nie leciał.
My się widzimy w kolejnym materiale, czy tam słyszymy, w którym będziemy kontynuowali nasze questy, zarówno ten z poleceniem ministerstwa, jak i ten z generałem. Ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym, jeśli się nie mylę, chyba 7. odcinku Zagrajmy w Beholder. Na razie.